Jestem w trakcie czytania biografii Jana Wesleya, który żył w XVIII wieku w Anglii. To wiecie, kiedy to się czyta, znaczy to była grupa zapaleńców, ja wiem, że to też jest powołanie, namaszczenie, że to nie jest od tak sobie, nie każdy w ten sposób będzie to robił. Ale ci ludzie szli do tłumów czasami bardzo wrogo nastawionych ludzi. Tam szły kamienie w ruch, tam szły pałki w ruch. Momentami bywało tak, że on ledwo uchodził z życiem, czasami pobity i poraniony. I nagle gdzieś tam zmieniało się w pewnych momentach radykalnie nastawienie tłumu od totalnej wrogości do słuchania Bożego Słowa. Pośród wielkiego utrapienia, pośród wielkiej nienawiści, pośród wielkiej wrogości ci ludzie bezpardonowo szli do ludzi, aby im mówić o łasce Bożej. I John Wesley mówi tak, ci ludzie czasami zachowywali się jak zwierzęta. To byli ludzie zupełnie niewykształceni, prości, ludzie, którzy pracowali w kopalniach, ludzie pełni przekleństwa na ustach. On szedł do tych ludzi z ogromną miłością, aby im mówić, że Bóg ich kocha i Bóg ma dla nich wspaniałe życie. I oni, wielu z nich, oddawało swoje życie Bogu. Czasami działał w taki bardzo mądry sposób. Jakiś potężny człowiek na czele z grupy, która postanowiła rozbić nabożeństwo na powietrzu, taki kolos szedł, no on by go pogruchotał, by tego Jana Wesleya. A wtedy on, widząc to wszystko, zwraca się do niego, ej człowieku, paroma słowami mówi, ujął go w taki sposób, że mu dał jakąś odpowiedzialność, ty tu zrób jakiś taki porządek czy coś. I ten nagle od wrogo nastawionego stał się obrońcą Jana Wesleya, mówi, niech temu panu nikt krzywdy nie zrobi, bo będzie miał ze mną do czynienia. Moi drodzy, wielka odwaga, wielka determinacja. Słyszeliśmy też świadectwa o napełnieniu Duchem Świętym. Moi drodzy, po to, aby nas zachęcić, że my potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Tak, ten mikrofon mi tu wchodzi, jakoś teraz może być. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego i chciałbym jakby dzisiaj kontynuować tą myśl. Chciałbym mówić o tym, moi drodzy, że ty i ja ciągle potrzebujemy tej mocy, którą Jezus obiecał dla nas. Nie kazał nam iść. Dzięki. Nie kazał nam iść od tak do ludzi i nie kazał apostołom po prostu iść w ich własnej mocy, ale pamiętacie, że Jezus zapowiedział, żeby Jego wybrani, Jego zbawieni, Jego Kościół szedł wtedy, kiedy weźmie moc Ducha Świętego. I moi drodzy, kiedy słuchamy o Billy Grahamie, kiedy słuchamy teraz o jego synu, ja widzę, że chociaż on nie mówi o tym, to namaszczenie, które wynika z powołania, namaszczenie ewangelisty, od Boga, które jest, sprawia, że ludzie reagują na proste poselstwo Ewangelii. Oni słyszą głos Ducha Świętego. Do nich zaczyna docierać Słowo Pana. I to Słowo dokonuje w nich olbrzymią pracę. Czasami, jak słyszeliśmy, w ciągu paru minut. Bo to jest dzieło, bo to jest praca Ducha Świętego. I czasami właśnie to namaszczenie, tak jak mówi Paweł w liście do Efezjan 4:11, że on ustanowił w Kościele, Jezus Chrystus ustanowił w Kościele jednych apostołów, innych proroków, innych ewangelistów i nauczycieli. Jest to namaszczenie w tego rodzaju służbie. I Kościół jest ubogacony tego rodzaju ludźmi, którzy mają taką, a nie inną służbę, takie, a nie inne namaszczenie. I nie każdy z nas ma to namaszczenie. Nie wiem, ilu z nas ma namaszczenie, czy w ogóle ktoś z nas ma namaszczenie ewangelisty. Bo ewangelista, kiedy głosi, kiedy mówi, on nie jest nauczycielem, on jest ewangelistą, on głosi proste poselstwo o krzyżu, o Chrystusie, który oddał życie za nas, ale to tam głęboko dotyka ludzi, trafia ich i oni nagle są konfrontowani
ze świętością Boga, z miłością Boga i widzą swój stan i decydują się powierzyć swoje życie Bogu. To jest namaszczenie. Ale moi drodzy, tak jak każdy tutaj z nas siedzimy, jeżeli oddałeś swoje życie Bogu, bez względu na to, jakie masz powołanie, jakie namaszczenie będzie i jest nad twoim życiem, oto masz prawo prosić Boga, aby napełnił cię swoim świętym duchem. Abyś był wypełniony tą mocą z wysokości, o której słyszeliśmy w tych świadectwach naszego brata i naszych sióstr. Wiecie, ja mówiłem i tak mówię, nigdy nie bój się tego, co Bóg ma dla ciebie. Nie bój się działania Ducha Świętego. Oczywiście, że niektórzy ludzie dzisiaj i dzieją się różne rzeczy, ale to nigdy nas nie powinno odstraszać, aby szukać Pana i Jego mocy, prawda? Amen. Nigdy nas to nie powinno zatrzymywać. To, że ktoś tam, czy jakieś grupy ludzi gdzieś tam działają nie w taki sposób, czy manifestuje się to, w ogóle wątpię, czy tam manifestuje się moc Ducha Świętego. Ale kiedy Duch Święty wstępuje, kiedy działa, tak jak słyszeliście w tych świadectwach, jedni spodziewali się, że będą mechanicznie potraktowani. Bóg w ten sposób nie działa. Oto w sposób naturalny, kiedy On wstępuje, kiedy się tego nie spodziewasz, zaczynasz Boga wielbić. Tak jak Duch Święty ci poddaje innymi językami. I to się dzieje w sposób taki naturalny. Nie rzuci tobą gdzieś tam, tylko w sposób naturalny. Bóg cię błogosławi. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, czytamy, a wcześniej pamiętacie, Jezus mówi, nie oddalajcie się z Jerozolimy, aż nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. Oczekujcie obietnicy Ojca. Zwróćcie uwagę, że moc Ducha Świętego jest obietnicą Ojca. Zwróćcie też uwagę, że chrzcicielem dzięki Bogu nie jest człowiek. Kiedy idziesz do wody, kiedy uwierzysz w Jezusa, później dajesz się ochrzcić, bo zawsze pierwszym idzie wiara, a później chrzest jest wyznaniem wiary, świadomym wyznaniem mojej wiary. To zwróćcie uwagę, że do wody wchodzi z tym, który ma być ochrzczony, chrzciciel, zanurzyciel, bo słowo chrzciciel znaczy zanurzyciel, a więc ten, który będzie zanurzał w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego tego, który przyznaje się i wyznaje, że Jezus przebaczył jego grzechy, że zrodził się na nowo, że ma pewność zbawienia. I ten człowiek wchodzi do wody, aby teraz wyznać Jezusa. Ale dalej Słowo Boże mówi, wy, którzy uwierzyliście, wy, którzy daliście się ochrzcić, wy macie pełne prawo, przywilej, aby modlić się o moc Ducha Świętego dla swojego życia. Moi drodzy, a więc gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, kiedy oni przez 10 dni trwali w modlitwie, byli razem około 120 osób, w tym Maria, Matka Pana Jezusa, Jego bracia, wielu innych, nie tylko 12 apostołów, kiedy oni razem się modlili. Zwróćcie uwagę, oni byli jednego serca, oni byli jednej myśli i na słowo Pana oni czekali tam, aż odbiorą coś, czego nigdy wcześniej nie przeżywali. Oni nie mieli żadnego wyobrażenia tego, co się stanie. Nie mogli się jakby przygotować na to, co będzie. Oni oczekiwali, że Duch Święty, który na nich stąpi, jest świętym od Boga Duchem. I to jest dobre. I to jest najlepsze, co Bóg ma dla nich, dla ich życia i dla ich służby. A więc w wodzie chrzci nas człowiek. Ale pamiętacie, o Jezusie jest napisane, Jan Chrzciciel mówi, za mną idzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On was będzie zanurzał w Duchu Świętym. Halleluja. A więc kiedy modlisz się, to modlisz się o obietnicę, którą dał Ojciec w niebie. Tym, który chrzci, nie jest człowiek, jest Jezus Chrystus. Powiesz, ale gdzie On jest? On jest wszędzie. On jest po prawicy Ojca, jest napisane i wstawia się za nami we dnie i w nocy. Mamy jedynego, najlepszego orędownika po prawicy Ojca. Amen. On nie potrzebuje pomocników orędowników.
On jest doskonałym orędownikiem. Więcej, on wstąpił do nieba ze swoją własną krwią przelaną na krzyżu, aby Ojciec widział krew, która dzisiaj przemawia za tobą i za mną na nasze usprawiedliwienie. A więc masz cudownego orędownika, masz cudownego wstawiennika Jezusa i masz także w Jego osobie chrzciciela, zanurzyciela. Gdzie On jest? On jest w niebie, ale także jest pośród nas zgromadzonych, bo my stanowimy Jego świątynię, nie to pomieszczenie, nawet nie ten budynek, który remontujemy. Naszą świątynią Ducha, świątynią Pana jesteśmy my. A więc Duch Święty chce zamieszkać w nas. Duch Święty chce wypełnić nas. Duch Święty chce nas przysposobić, abyśmy mogli wyjść z odwagą i mieć coś z tego namaszczenia, które ma ewangelista, które mają inni, coś z tego, mówię, namaszczenia, które pozwoli tobie i mnie z odwagą, ale w taki sposób, że Duch Święty będzie się do tego przyznawał, opowiadać o łasce, o zbawieniu i o mocy Bożej. Moi drodzy, chcę powiedzieć, kiedy oni tam byli zgromadzeni, nadszedł dzień zielonych świąt, oni byli razem w modlitwie zgromadzeni i oczekiwali na Pana, oczekiwali na coś, czego nigdy wcześniej nie przeżywali. A kiedy nagle Duch Święty, czytamy, i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. To musiało być ciekawe doznanie. Szum wiatru, który zaczął przenikać całe pomieszczenie. Słuchajcie, tylko w dniu Pięćdziesiątnicy czytamy o szumie wiatru. Oczywiście gdzieś tam może te elementy wystąpiły, ale Bóg jakby nie działa w ten sam sposób. Ja zostałem napełniony Duchem Świętym, ale żadnego szumu wiatru nie słyszałem. Bóg i Duch Święty wieje jak chce. Szum Jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Wiecie, ten szum Ducha Świętego odbywa się na zgromadzeniach, był na stadionie, był w Nowym Targu, jest na nabożeństwach. Ten szum Ducha Świętego, on nie jest słyszalny naszymi uszami. On jest słyszany w duchu, w sercu. I ludzie, którzy ten szum porusza, nagle rozumieją Ewangelię i oddają swoje życie Bogu. To jest szum, to jest głos, to jest działanie Ducha Świętego w sercach ludzi. Ale tam oni fizycznie słyszeli ten szum. Powstał szum jakby gwałtownie wiejącego wiatru. Tam nie było tego naturalnego wiatru. To był powiew Ducha. Ducha Świętego. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Zostali napełnieni. Zwróćcie uwagę, jaki jest rezultat i pierwszy rezultat, kiedy Duch Święty wstępuje do swojej świątyni, czyli do twojego i do mojego serca, kiedy wypełnia nas i całe nasze ciało jest tak, że przeżywa tą obecność. Co jest takim pierwszym symptomem, że Duch Święty napełnia ciebie? To, że zaczynasz wielbić Boga. To, że nie jesteś w stanie zamknąć swoich ust i powiedzieć, ja tak cicho w sercu. Może tak byłeś nauczony, ale kiedy Duch Święty wstępuje, muszę ci powiedzieć, nie da się tak cicho. Po prostu chwała zaczyna płynąć. Zaczynasz wielbić Boga, radować się w Bogu. Dobrze to jest? Tak to powinno być? Przecież Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. A kiedy czytasz objawienie Jana, tam jest taka chwała, że chyba jeden drugiego nie usłyszy. Jakby szum wielkich wód rozlewa się chwała Boża w niebie. Jest to coś niesamowitego, kiedy On przyjdzie. Tak mówi Jezus. Zanim wstąpił do nieba, powiedział, ja poślę wam Ducha Świętego. I kiedy On przyjdzie, co On zrobi? Przekona też
ale tam jest napisane, on mnie uwielbi, bo z mego weźmie. Halleluja. Słuchajcie, gdzie jest obecność Ducha Świętego? Tam serca Bożego ludu, serca Bożych dzieci, które są wypełnione Jego Duchem, one są pełne uwielbienia i chwały i Kościół dołącza do tych rzesz milionów, miliardów zastępów anielskich, o których nam mówi objawienie i wielbimy Boga, halleluja. Dlatego Biblia mówi tak dużo o chwale, o uwielbieniu. Kochani, nie powstrzymujcie się, bo Biblia mówi, że będę Pana wielbił i rozumem, i w duchu. Będę śpiewał rozumem i w duchu. Bóg chce, żebyśmy Go uwielbiali naszym rozumem, posługując się rozumem, ale też pozwolili, aby Duch Święty, który inspiruje naszego ducha, uwielbiał Pana. Bo kiedy uwielbiamy Pana, to w szczególny sposób Jego obecność wstępuje, dotyka nas. Cudowną rzeczą jest, kiedy zostajesz napełniony Duchem Świętym. Więc jedno, w tym momencie w szczególny sposób, jak nigdy wcześniej, zaczynasz uwielbiać Boga w duchu, w swoim duchu, przez Ducha Świętego, który inspiruje naszego ducha, aby Bóg był uwielbiony. Kochani, nie wszyscy będziemy pasterzami, nauczycielami, ewangelistami, apostołami czy prorokami, ale wszyscy ty i ja możemy być pełnymi Ducha Świętego, ludźmi Bożymi. Wszyscy możemy być do przelewu przepełnieni Jego Duchem, a więc nie bój się przyjść do Jezusa, do Chrzciciela, do Zanurzyciela, którym jest Jezus. Przyjdź i powiedz Mu, On dał Ci obietnicę. Popatrzcie, kiedy Piotr się tłumaczy z tego, co wydarzyło się w dniu 50, on mówi tak do tych, wiecie, reakcja ludzi na Ewangelię i na Boże działanie zawsze jest różna. Szczerze powiem, wolę bardziej agresywną, nieprzyjacielską niż obojętną postawę. Bo człowiek obojętny na to, co Bóg mówi, jest bardzo złej pozycji. Ale człowiek zaangażowany, który nawet sprzeciwia się Bogu, kiedy słyszy Ewangelię, jest dla niego jakaś nadzieja, bo on reaguje. I tam jest napisane, jedni słysząc, jak oni się modlą na językach, jak wielbią Boga, jak ich słyszą, bo tam był podwójny cud, oni mówili językami, których się nie uczyli, ale mówili językami danych narodów, tych ludzi, którzy tam się zgromadzili na święto do Jerozolimy. Pamiętacie, w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, od pierwszy, drugi wiersz jest napisane, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi. Są ludzkie języki i anielskie, którymi możesz się modlić, modląc się w duchu, modląc się na językach. Pamiętam, ja wam opowiadałem, ale chcę to przybliżyć, że nie mówię o czymś, czego sam nie doświadczałem. Pamiętam, jak pojechałem do Finlandii, pamiętam, ledwo zszedłem z promu, ledwo wieczorem usiedliśmy gdzieś tam w jakimś mieszkaniu z grupą młodzieży, zaczęliśmy się modlić. Pierwszy raz na oczy tych ludzi widziałem i po mojej prawicy siedział młody człowiek, mniej więcej chyba w moim wieku, wtedy. Nie teraz. I zaczynamy modlić się i wielbić Boga. I ja zaczynam się modlić na językach. I on tak stoi, później skończyliśmy modlitwę, on mówi, ależ ty pięknie mówiłeś staroangielskim. A ja mówię, wiesz co, ja w ogóle po angielsku nie umiem, cóż dopiero staroangielsku. On mówi, ja się urodziłem w Anglii. I ja znam ten język. I ty się modliłeś staroangielskim. Ja wszystko rozumiałem, co ty mówiłeś. Moi drodzy, jest napisane, że kiedy Duch Święty wstępuje, oni nie tylko wielbili Boga, ale oni mówili innymi językami. To mogą być języki ludzkie, to mogą być języki anielskie. Jeżeli są już anielskie, to żaden człowiek ich nie zrozumie. Bóg ma różne cele, kiedy modlimy się innymi językami. Czasami one właśnie są potraktowane jako sposób przekazu Ewangelii.
Pod wieżą Babel, czy przy wieży Babel Bóg pomieszał języki. I ludzie przestali się rozumieć. W dniu Pięćdziesiątnicy mówili językami, aby z różnych narodowości wszyscy rozumieli Ewangelię. To jest łaska. To jest łaska. A więc nie bój się odebrać coś. Kiedy czytam pięć informacji, pięć historii mamy w Dziejach Apostolskich dotyczących wstąpienia Ducha Świętego na ludzi wierzących. Bo zwróćcie uwagę, kiedy ci poruszeni w dniu Pięćdziesiątnicy, jedni pozytywnie, drudzy negatywnie, zareagowali w każdym razie. Jedni mówią, jakże to jest, że słyszymy ich, jak mówią wielkie dzieła Boże. Pamiętaj, że kiedy modlisz się na językach, ogłaszasz wielkie dzieła Boże. I chcę wam powiedzieć, znowu z własnego doświadczenia, że te wielkie dzieła Boże są często niczym innym, jak powoływaniem się na prawdy Bożego Słowa. Są wyznawaniem prawd Bożego Słowa. Czy ta księga nie mówi o wielkich dziełach Boga? O największych dziełach Boga. To kim jesteś w Chrystusie? Co Bóg z tobą uczynił? Czasami mówisz, jestem taki nędzny i do niczego i zawaliłem, już się do niczego jako chrześcijanin nie nadaje. Ale kiedy zaczynasz się modlić na językach, twój duch się podnosi i zaczynasz dokonywać wyznania, które Bóg ma na podstawie Bożego Słowa o tobie. I pamiętam też, jako młody człowiek, wtedy z pastorem Edwardem Lorkiem, jeszcze z jakimś bratem, staliśmy w kółeczku w jego mieszkaniu, jeszcze zbór był w Wapienicy, a ja byłem tak przybity różnego rodzaju rzeczami tam, które rozgrywały się wewnątrz mnie. Zacząłem tracić takie przekonanie, czy Bóg w ogóle mnie jeszcze kocha. I wtedy modliliśmy się i zacząłem się modlić na językach. I wtedy on mówi tak, ja wszystko rozumiałem, co ty mówiłeś. A ja mówię, a ja nic nie rozumiałem. Mówi, modliłeś się po angielsku, tym razem po angielsku, nie staroangielsku. Ale ja nic nie rozumiałem. On mówi, ale ja wszystko. A ja mówię, co ja mówiłem? A on mówi, wyznawałeś to, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Kiedy modlisz się w duchu, pozwalasz, że Duch Boży bierze prawdy, i zaczynasz je wyznawać, bo rozumem, to już siebie potępiłeś, to już siebie odrzuciłeś, to już zwątpiłeś, ale kiedy zaczynasz się modlić Duchu, Duch Boży chce cię podnieść, abyś zobaczył, jak cennym jesteś w oczach świętego Boga, że może ty zrezygnowałeś z siebie, ale On z ciebie nie zrezygnował. Jesteś cennym w Jego oczach. Moi drodzy, nigdy lekko nie podchodźmy do Bożych rzeczy. Jeśli ich nie rozumiesz, to powiedz, nie rozumiem, ale nie uderzaj w rzeczy, które są jasno przedstawione w Bożym Słowie. Wiecie, na początku, w pierwszym wieku, chrześcijanie, że tak powiem, faworyzowali języki, mówienie innymi językami. A później nadszedł czas, kiedy w ogóle ośmieszano języki. Wiecie, niestety, niektórzy uważają, że to był początek jakby złych duchów, które owładnęły Niemcami i spowodowały, że nazizm znalazł w Niemczech takie pole, spirytyzm. Dlatego, że w 1910 roku kościoły protestanckie, nie ewangeliczne, protestanckie, wydały tak zwaną deklarację berlińską, mówiąc, że przeżycia zielonoświątkowe nie są z góry, z nieba, tylko z dołu, od szatana. I niektórzy wręcz uważają, że to był początek dla otwarcia się dla złych duchów, które owładnęły Niemcami. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, badaj to, bądź ostrożny, ale nie od razu potępiaj. Bo może być tak, pamiętacie, jak go pytali, ten Gamaliel tak mądrze powiedział, jeśli to jest z Boga, ostoi się, ale jeżeli nie, jeżeli to jest z Boga, ostoi się i może się okazać, że walczymy z Bogiem. Tak więc mamy Chrzciciela.
mamy obietnicę Ojca, mamy dar. Powiedziałem, ten dar jest dany dla każdego Bożego dziecka, nie każdego człowieka. Pierwszym warunkiem przeżycia, napełnienia Duchem Świętym jest nowonarodzenie. Musisz narodzić się na nowo. Czyli musisz pokutować, musisz pojednać się z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa i w tym momencie masz prawo do tej obietnicy. Masz prawo do tego chrztu. Masz prawo do tego, żeby prosić Pana Jezusa, aby On cię ochrzcił, zanurzył i napełnił Duchem Świętym. Jedni byli przeciwko w dniu Pięćdziesiątnicy. Mówili, młodym winem się upili. Ale 3000 ludzi około zaczęło pokutować. To jest tak na tym stadionie. Jedni słuchali i może mówili, ja nic z tego nie rozumiem. Czym ci ludzie się tak ekscytują? Ale dobrych parę tysięcy ludzi wyszło, aby oddać swoje życie Bogu. Co mamy czynić? A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się. A więc pierwszy warunek, upamiętaj się, pokutuj, odwróć się od swoich grzechów, wyznaj je. Nawróć się całym sercem do Pana Jezusa, upamiętajcie się. I niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Czyli jeśli się opamiętałeś, uwierzyłeś, daj się ochrzcić w wodzie. Nigdy odwrotnie. Nigdzie w Biblii nie znajdziecie odwrotnej kolejności, że ktoś pierwszy został ochrzczony, a później dopiero uwierzył. Chrzest jest zawsze następstwem pokuty i osobistej wiary. I wtedy dopiero ma znaczenie, biblijne znaczenie. I jest tym, co pisze Paweł w liście do Efezjan, jest jeden chrzest. Tak jak jest jeden Pan. Jest to chrzest żywej wiary, odkupionego człowieka, który właśnie w chrzcie grzebie swoje stare życie, aby powstać do życia z Bogiem. Ale tam jest dalej napisane, dajcie się ochrzcić na odpuszczenie grzechów waszych, a więc właśnie w chrzcie wyznaję to, że Bóg mi przebaczył, jestem z Nim pojednany, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Nie dary, bo dary są następstwem chrztu w Duchu Świętym, ale dar Ducha Świętego. I tam jest użyte słowo greckie, które oznacza weźmiecie dziedzictwo. Coś, co należy się wam jakby w spadku. Weźmiecie moc Ducha Świętego. Dla kogo to jest dane? Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powołuje. Dla kogo jest ta obietnica? Piotr mówi dla was, dla waszych dzieci i dla wszystkich, których Bóg powołuje. Nie jesteś wyłączony, nikt z nas nie jest wyłączony. Każdy z nas może przyjść do stołu Pana. Każdy z nas może przyjść do Jezusa i zostać napełniony mocą z wysokości. Pierwszym warunkiem, żeby być napełniony Duchem Świętym, musisz narodzić się na nowo. Czyli musisz pokutować, musisz świadomie pojednać się z Bogiem. Jak będziesz pokutował, jak tobie się wydaje, że ty wcale takim grzesznym człowiekiem nie jesteś? Jeżeli ktoś uważa, że wcale nie jest takim grzesznym, że są gorsi, to nie doszedłeś do tego momentu przekonania, dania siebie przekonać, że jesteś w tragicznej duchowej sytuacji. Jeśli naprawdę nie odwrócisz się od swoich grzechów, nie zbudujesz swojego przekonania odnośnie zbawienia na tym, co Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty, i idziesz na zatracenie. Nie ma odwrotu. A więc musisz narodzić się na nowo. Po drugie, według tej Bożej kolejności powinieneś dać się ochrzcić w wodzie. Świadomie. Kiedy uwierzyłeś, mówisz, ja chcę się przyznać do Jezusa, wchodząc do wody i wyznając Go moim Panem i Zbawicielem. Zwróćcie uwagę, powiedziałem taką rzecz. Nigdy nie można zamienić upamiętania i chrztu wodnego. Zawsze pierwsze jest opamiętanie, nawrócenie i dopiero jest chrzest wodny. Ale zdarza się tak,
jeżeli chodzi o chrzest w Duchu Świętym, że chrzest w Duchu Świętym może nastąpić wcześniej przed chrztem wodnym, ale nigdy przed nowonarodzeniem. Bo ta obietnica jest dla tych, którzy narodzili się na nowo. Tylko dla tych. Tak więc możemy znaleźć w Bożym Słowie sytuację, że choćby w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, że chrzest w Duchu Świętym nastąpił przed chrztem wodnym w domu Korneliusza, bardzo bogobojnego człowieka, który słuchając Piotra, który zwiastował Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i tak dalej, w tym samym momencie przeżył nawrócenie, odrodzenie i napełnienie Duchem Świętym. I tutaj czytamy w tym 10 rozdziale takie słowa. Gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Taki sam sposób, jak właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy, bo później o tym czytamy w 11 rozdziale. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr, czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my, i rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. A więc oni przeżyli nawrócenie, napełnienie Duchem Świętym i Piotr, widząc to, nakazał ich ochrzcić. Ale kolejność jest taka, że jest, jak czytaliśmy w 2 rozdziale, jest upamiętanie, wiara, chrzest wodny i chrzest w Duchu Świętym. Ja też przeżyłem napełnienie Duchem Świętym przed chrztem wodnym. Bo to znajdujemy w Bożym Słowie. Tak może się wydarzyć. Ale zobaczmy do 19 rozdziału Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr spotyka uczniów Jana, którzy byli tylko ochrzczeni chrztem Janowym na upamiętanie. Pamiętacie, kiedy Jezus chodził po ziemi, Jan Chrzciciel głosił chrzest na upamiętania i na odpuszczenie grzechów. Ale to był chrzest tylko, aby przygotować drogę dla Pana. Czytamy w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich tak. Podczas gdy Apolos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. To jest ciekawa zmianka, która mówi nam o tym, że kiedy jak kiedy, ale podczas chrztu wodnego Duch Święty był wymieniany. Byli ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc on jest zaskoczony. Przy chrzcie powinniście usłyszeć o Duchu Świętym. A oni mówią, myśmy nawet nie słyszeli, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł, jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około 12. Znowu mamy języki, znowu mamy chwałę, znowu mamy prorokowanie, ogłaszanie wielkich dzieł Bożych. A więc wiara, później Paweł ich ochrzcił, a później się o nich modlił, włożył na nich ręce, aby stąpił Duch Święty na nich. I Duch Święty na nich stąpił. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, do 8 rozdziału, moi drodzy, kiedy Filip głosi w Samarii. Filip jest ewangelistą, ma to namaszczenie ewangelisty. Zrobił totalną rewolucję i przewrót w Samarii. Duchowy przewrót. Pamiętacie, Samaria była pod wrażeniem Szymona Maga, czarnoksiężnika. Tam to miasto było obciążone okultystycznie i zdominowane przez siły demoniczne. Ale przyszedł Filip, który zaczął głosić Chrystusa. I ludzie zaczęli się nawracać masowo, aby pójść za Jezusem Chrystusem. Nawet Szymon Mag przez moment, prawda, napisane jest, że dał się ochrzcić. I czytamy tak, że
kiedy wiersz 12, 8 rozdziału, kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Czyli jest tutaj mowa o tym chrzcie wodnym. A gdy apostołowie w Jerozolimie, 14 wiersz, usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Tu akurat nie ma mowy dalej, jakie znaki temu towarzyszyły. Ale możemy przypuszczać po reakcji Szymona Maga, który mówi za pieniądze, mówi dajcie mi ten dar, na kogo ręce włożę, żeby mógł na niego Duch Święty stąpić. Czyli coś musiało się dziać ponadnaturalnego, że ten szpec od rzeczy ponadnaturalnych, prawda, zapragnął tego samego. Ale pamiętacie, jak apostoł Piotr powiedział, w jaki sposób? Jesteś pogrążony w gorzkiej żółci, w więzach nieprawości. Myślałeś, że dar Boży można kupić za pieniądze. Jest to dar Boży. Moi drodzy, kiedy myślisz o Duchu Świętym, nie myśl o wietrze. On działa jak wiatr. Nie myśl o ogniu. On działa jak ogień. Duch Święty jest parakletosem, obrońcą, tym, który nas wspomaga. Słowo parakletos oznacza adwokata, obrońcę, oznacza kogoś, kto stoi przy naszym boku, aby nas wspomagać. Bóg posłał nam przez Jezusa Chrystusa Ducha Świętego, aby nas napełnił, aby był z nami, aby stał przy Twoim boku i dawał Ci wsparcie i siły na każdy dzień we wszystkim. W całym Twoim życiu, w Twojej pracy, gdziekolwiek jesteś, w Twoim domu, On mówi, nie zostawię Was sierotami, nie zostawię Was, poślę Wam Ducha Świętego, który będzie z Wami aż do końca. Nigdy nie myśl o Duchu Świętym jako o jakimś bezosobowym wpływie. Duch Święty jest boską osobą. Dlatego jest napisane, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Dlatego jest napisane, że jest obrońcą, parakletosem. Wiatr, ogień, tchnienie nie może być Twoim obrońcą. On jest Bogiem, który jest dany Kościołowi. Moi drodzy, a więc musisz narodzić się na nowo. Powinieneś wyznać swoją wiarę przez chrzest. I pamiętaj, ta obietnica należy się dla Ciebie. Dla Ciebie, dla Twoich dzieci, dla następnych pokoleń. To Bóg daje swoim wybranym. Ja za chwilę zakończę. Chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy bardzo ważnej. Nie powiem może wszystkiego dzisiaj. Kiedy modlisz się o Ducha Świętego, o pełnię, twoje serce powinno być czyste. Inaczej mówiąc, nie możesz trwać w grzechu. Mówię o Bożych dzieciach. Nie możesz trwać w grzechu. W jakiejś złości, w jakimś nieprzebaczeniu, w jakiejś goryczy. A więc kiedy przychodzisz do Jezusa, aby Cię napełnił i zanurzył w Duchu Świętym, musisz zbadać swoje serce, musisz oczyścić. Biblia mówi, że Duch Święty, Dzieje Apostolskie 5:32, Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy są Mu posłuszni. Kiedy byłem w Nowym Targu, w niedzielę podszedł do mnie jeden z braci. On pracuje w Niemczech. Niedawno się nawrócił, niedawno przyjął chrzest. I on mówi, pastorze, modliłem się o Ducha Świętego. I kiedy w trakcie modlitwy modliłem się, wyznawałem moje grzechy. Prosiłem, żeby On mnie oczyścił. Kiedy je wyznałem Bogu, kiedy je zostawiłem, nagle zacząłem mówić innymi językami. A więc kiedy szukasz mocy Ducha, kiedy szukasz pełni Ducha, sprawdź swoje serce. Duch Święty przyrównany jest do gołębicy. A gołębica nigdy nie usiędzie na rzeczy brudne, nieczyste. Jest czystym ptakiem. Świnia wejdzie wszędzie. Pies. Ale Duch Święty jest jak czysta gołębica. Mówią, że gołąb nie ma żółci, tak? Nie wiem.
nie ma żółci. Wiecie, my często nosimy w sobie żółć, gorycz, ale on jest czysty. On unosi się nad naszym życiem. Kiedy widzi nieczystość, nie może tam przyjść. On chce, ale nie może. Ale kiedy wyznasz swoje grzechy, kiedy odwrócisz się od swoich grzechów, kiedy prosisz, aby krew Jezusa ciebie obmyła, Duch Święty stąpi nie pod miarą. Wypełni cię. Po co? Przede wszystkim, abyś zaczął uwielbić Boga tak jak nigdy wcześniej. Będziesz Go wielbił rozumem? Lepiej niż do tej pory, ale też Bóg daje ci taką możliwość, której nigdy wcześniej nie miałeś. Będziesz Go wielbił innymi językami, ludzkimi czy anielskimi, tak jak Duch Święty ci poddaje. I zwróćcie uwagę, znowu tu nie chodzi o nas, tu chodzi o to, żeby Bóg był uwielbiony, aby Jemu była oddana należyta chwała. I choćby dlatego powinieneś pragnąć, powinniśmy chcieć, ja chcę tak uwielbić Boga. Kiedy otrzymujesz inne języki, ktoś powiedział, ciekawe, wiecie, najwięcej grzeszymy językiem. Zgodzicie się? Jakub tak pisze, że nasz język potrafi być światem nieprawości. Tym językiem błogosławimy ludzi i przeklinamy ludzi. Ale kiedy bierze Duch Święty twój język, chcę ci powiedzieć, wtedy nie zgrzeszysz językiem. Bo ten język wyraża rzeczy Boże, rzeczy święte, rzeczy wielkie, aby Pan był uwielbiony. Jeśli kto pragnie, mówi Jezus, niech do mnie przyjdzie, a rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza, a to mówił o Duchu Świętym, którego mieli wziąć wierzący weń. A więc, kiedy wyznajesz swój grzech, miej pragnienie. Ja 3 lata modliłem się o napełnienie Duchem Świętym. Ktoś powie, za długo się modliłeś. Może nie miałem tyle wiary, ale byłem zdesperowany. Mamy obietnicę. Coś Bóg ma dla mnie. I będę się modlił. Będę się modlił. Pragnący otrzymują moc Ducha Świętego. Ci, którzy pragną. Wiecie, Bóg nie przychodzi wbrew naszej woli do naszego życia. Jak ktoś kiedyś pięknie powiedział, Duch Święty jest dżentelmenem. Nie wchodzi tam, gdzie Go nie proszą. Wchodzi tylko tam, gdzie jest zaproszony. Tak jak Jezus przychodzi do tego człowieka, który Go zaprasza, który otwiera swoje serce. A więc miej pragnienie i zacznij prosić. Bo kto prosi, temu będzie dane, ten otrzymuje. Nie macie, mówi Jakub, bo nie prosicie. A jak już prosisz, to mówisz, no ja już rok proszę. To powiedz, twój pastor 3 lata modlił się. To jeszcze masz trochę czasu. Nie poddawajcie się. Chciejmy odbierać od Boga to, co ma najlepszego. Dlaczego? Aby On był uwielbiony. Aby On był uwielbiony. I abyś miał odwagę mówić dobre rzeczy, zwiastować Ewangelię, nie w swojej sile, ale w Jego mocy.